Cześć, witam Was serdecznie na kolejnym odcinku. Witam Was serdecznie na kanale Zielone Okno. Dzisiaj zaczniemy nową serię odcinków. Będzie to tour po mieszkaniu i będę pokazywał Wam wszystkie moje rośliny. Zaczniemy dzisiaj od pokoju dziennego, w którym nikt nie przebywa, bo mamy jeszcze trzy inne pokoje i po prostu tutaj założyłem swoją oranżerię, paprociarnię, palmiarnię. Pokażę Wam, co mam tutaj w tym rogu, a potem rozwiążemy konkurs na 2000 subskrypcji, w którym do wygrania było Syngonium Green Splash i łosiorogi Super Boom. Zaczynamy więc od pięknej paprotki. Ta paprotka przyjechała do mnie w październiku 2020 roku. Miała 6 liści. I zobaczcie, co się teraz tutaj dzieje. Stoi, rośnie w lechuzie. Dostałem ją od mamy mojej znajomej z Polski. Zobaczcie. Nie wiem, ile ona może mieć takiej objętości. 1,5 metra może i więcej. Liście dochodzą w sumie do 2 metrów. Tutaj dwie jeszcze inne paprocie. Pierwsza jest od przodu, tam głębiej, to jest z wariegacją Tygrys. I druga szczepka od Justyny mamy. I tu jest od Justyny też roślina. No ale coś właśnie, tak jak tamte dwie, coś się z nią stało i nie radzi sobie tak dobrze, ale mam nadzieję, że sobie poradzi, że się odbije. Zobaczcie, o tamte, o jak trzeba okno tam myć. Tamta rośnie jak szalona, widzicie? A tutaj nie wiem, może rozsadzę te dwie i posadzę je razem, nie mam pojęcia. Tu jeszcze zobaczymy z góry, o. Przy oknie stoi skrzydłokwiat i to jest Sensation. On rósł kwit już w sumie 2 razy. Zawsze ma po 2 kwiaty, bo to są 2 rośliny razem wsadzone w jedną doniczkę. Powiem Wam, że nie jestem zbytnio zadowolony, bo zobaczcie, to się tak wszystko mocno rozkłada, przekłada. Jakąś tu musiało mieć chyba chorobę grzybową, bo liść zasechł, albo może miało to po prostu za mokro, nie mam pojęcia. Fajna roślina, prosta, ale coś tutaj, mówię, jej nie pasuje. Musiałem związać, bo to się tak na boki rozchodzi, że normalnie nie ma miejsca, ale chyba może to opuszczę. Stoi również w leczuzie, o, widzicie, na minimalnym. No i wydaje mi się, że niedługo zaszczyci mnie swoimi kolejnymi kwiatami. Na stole stoi bohater chyba z ostatniego odcinka, Philodendron Burle Marx. I tutaj będzie miał trochę więcej słońca niż na tamtym północnym oknie. I wydaje mi się, że będzie dalej rósł. On ma tutaj masę, ma pędu, bo to rośnie jak głupie, to nie trzeba będzie długo czekać, aż się znowu rozkrzewi. No, a tutaj stoi Discorea, Elephantitis albo Elephantitis. Ona miała taką śmieszną sytuację, bo Ruby ją zrzuciła, wiecie, i mi się tutaj wszystko tutaj poobrywało. No, ale to niedługo się znowu rozkrzewi. Dałem ją do leczuzy. Ta kulka też mi urosła. Widać, że rośnie, bo była mniejsza. No, roślina niewymagająca. Jeżeli takie ktoś lubi kaudeksy, to polecam. Może zmienię jej, przytnę to może i zmienię te patyki. Dam jakąś taką może tutaj drabinkę albo coś, żeby to tak miało, wiecie, jakąś taką lepszą, żeby się mogło po prostu lepiej piąć. Tutaj mamy Diffenbaffię. I coś tutaj musiało się dziać, zobaczcie.
bo teraz właśnie widzę, że na liściu tej Diffenbaffii, nie wiem co to jest, albo jakieś małe muszki, albo to są po prostu, to jest jakaś ziemia, nie mam pojęcia, nie chcę wyostrzyć. Nie wiem co to jest, muszę to obmyć. Rośnie, jeden liść odpada, drugi liść znowu wyrasta i tak w kółko, ale ma się dobrze, podlewam oszczędnie, tutaj ma widno. Jasno, nie ma tutaj żadnych w ogóle przeciągów i sobie stoi. No właśnie, tylko muszę... Ale co to jest? Jakiś klej na tym? Ciemny liść to nie widać, wiecie? A tak to, o, kawa zmielona, jakby było posypane kawą mieloną. Ale skąd to mogłoby się w sumie sypać? Nie mam pojęcia. Zaraz. Idziemy do łazienki pod prysznic, niech się myje. Tutaj mamy dwie chojki i jedna z nich to po prawej stronie kwitła. Ja je dostałem dawno, dawno temu od mojej mamy, taką małe sadzonki. Wiecie co, że powiem wam, że jak mi się przypomni, to podleję, a jak nie, to nie podleję i tutaj fajnie rosną. No szału z nimi nie ma, ale jestem zadowolony. Tak jak one tutaj stoją, wiszą, rosną, to jest... OK. Tutaj jest znowu z kolei fikus lilolistny, i on w tamtym roku wypuścił w sumie te dwa liście. I jak na razie nic nowego. Jestem zadowolony w ogóle, bo ta roślina jest kupiona w Lidlu. I normalnie rośliny z Lidla to takiego, wiecie, długiego żywota nie mają w naszych domach. No ale jego udało mi się jakoś do tej pory przy życiu utrzymać. Tutaj widzę, że kurz. Cześć, trzeba znowu kolejną roślinę obmyć. No ale wiadomo. Kurzy się. Tu są okna niekiedy otwarte. A to jest, wiecie, przy drodze. No to kurzy się niestety. No, radzi sobie. Tu ma słońca. Nie podlewam go za mocno. Też o nim tak lubię zapomnieć i wszystko w porządku. Tutaj w rogu siedzi paproć macho, ja wam pokazywałem ostatnio, też w jednym odcinku. Tutaj ma słońce, jest widno i w sobie radzi. Słońce ją też w sumie muska ją tak od godziny 16. Radzi sobie dziewczyna. Idziemy dalej. Tutaj taki jest kaktus. Nie wiem co to jest za kaktus, kiedyś go kupiłem i on tak cały czas tutaj stoi. Znaczy raz stoi na jednym oknie, raz na drugim, podlewam też rzadko. On stoi w tej doniczce w sumie od początku kupna. O. Tutaj mamy Philodendrona tortum. Też jest zaniedbany, mocno zaniedbany, zakurzony. Ja się tutaj, wiecie, zajmuję się foliakami i innymi cudami. Zamiast te rośliny tutaj powycierać, trochę poobmywać. No ale rośnie sobie. Szału nie ma, zakwit po tym zakwitnieniu taki się zrobił jakiś dziwny. Ale jest, niech rośnie. Tutaj mamy opuncję. Kiedyś wam pokazywałem. Kupiłem te opuncje dla żółwi moich. I szkoda było mi je takie po prostu oddać do skonsumowania. Wsadziłem do doniczki. One wypuściły po tygodniu chyba korzenie, bo to już wszystko fajnie stało. No i co? Teraz tylko czekać, aż zacznie rosnąć. Na oknie mamy tutaj sansevierię i pileje. Nazwa nie powiem, bo nie pamiętam. Ale sobie właśnie fajnie rosną. Ja tutaj widzę, że pieniążek wypuścił kwiaty. Będzie kwitło. No i tak to tutaj wygląda. Tak pod słońce nagrywać to jest przegrana sprawa, wiecie? O. A tu jeszcze mam Benjamina. To jest Benjamin, jakiś tam Benjamin, on już jest, to jest kwiat jeden z najstarszych w moim mieszkaniu. On już bardzo długo tutaj stoi. W tamtym roku zmieniłem doniczkę. No,
wiecie, rośnie, jest. Raz puści liście, raz nie puści, raz trzy zgubi, dwa znowu puści i stoi sobie. Nie mam go też sumienia, żeby wyrzucić. No i to by było na tyle. A teraz bierzemy się za losowanie zwycięzcy konkursu. Wam to jeszcze pokażę tak może z grubsza. O, tak to mniej więcej wygląda. Taka dziupla. O, widzicie? W kolejnym odcinku będzie co innego. A tak więc losujemy. Zwycięzcy gratuluję. Mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Jeżeli macie chęć na dalsze części tura, to zapraszam na kolejny. Pozdrawiam serdecznie. Pa, pa.